15 godzin wykręgowo? Czy masz tyle wykręgowo? Nie, to ja tyle, ja jechałem najdłuższy, moja podróż to było 9 godzin, ale do zagrobanego bezpośrednio. No zaraz te pociągi wolniej jeżdżą, czy co? No ze Szczecina, no to rzeczywiście może i tak być. No po z tych Poznania 52 minuty. Wrocław i Katowice po około 30. No to rzeczywiście. No ja się akurat wtedy z tym nie spotkałem, bo to był nocny pociąg, ale... Aż tyle stoją? Co to kurczę? Czemu aż tyle? Wydaje się być to aż niemożliwe, żeby tyle... No stój, żeś. Nie stój, żeś. Podany jest w peron. Jedziemy. Będziemy mieli znowu 6 minut opóźnienia w Zarzeczu. No, 6 minut by było. Nawet i trochę więcej. A, doczekanie wagonów z Słupska. A, może, że tak. To już zmienia z tej rzeczy. No to w sumie może tyle postać. Z tego względu. Już nie daje, jakby się sprężyli, to i w pół godziny by to zrobili. Przepuszczenie międzynarodówki, a to co to one klucze pierwszeństwo mają? Przecież te pociągi z Berlina to się zawsze o 120 minut spóźniały. To teraz go pierwszeństwo mają przed wszystkimi pociągami? No to jak przepuszczenie międzynarodowego, który się opóźni pewne 60 minut, to... Już to widzę. To będzie nie 130 minut, tylko kończę 2 godziny. Ja już to widzę. Dobra. Zaktywuj tą kabinę, nie? Idziemy do Brudzi. I tam. Z tej strony. Jesteśmy. Pięknie. Kierunek do przodu. I lazujemy. Pięknie. Światła? No światła. I co? Czemu się nie świecą?
to się wydarzyło? A stoi sam w peronie i tyle. Tobie stoi, on rodzi w nocy. Otwórz te drzwi. On jedziemy z opóźnieniem, no pewnie minutowym. Inflacja i oszczędność na żarówki. Całkiem możliwe. Nie, no nie wiem, niby tamta kabina była wyłączona, ale chyba jeszcze jakoś wykrywało, że nie wiem. Tam było załączone i tutaj to nie wiem. Nie może tak być. Tak, możemy już jechać? No, minutę temu powinienem mieć odjazd. Czyli nie możemy jechać? Rozumiem. Skoro nie możemy, to stoimy, nie? Tutaj nic nie ma. O, możemy jechać. No to jedziemy. Nie jedziemy. Teraz jedziemy. No, teraz jedziemy. 60. Czemu tym pomysł teraz nie działa? Czemu? A, bo niby... Halo? Tempomat? Ty? O. O, o, o. Działa. 60 chcę. Nie, nie, nie. No jedź. Która to się stało? Przepraszam. Halo? No halo, pociągu. Mój kochany, jedziemy. Oświetlenie podbito, no wiem, że sobie mogę włączyć. Proszę bardzo, nie? O. Mamy. Witam serdecznie, panie Mati22. Ale bardziej mnie interesuje, czemu włączę, nie chcę jechać. Wyłącz ten tempomat. Raz pojedziesz? A, 100% mocy i dalej. Dobra, jeszcze raz. Czemu ty stoisz, a nie jedziesz? Ty mi tylko powiedz. Dalej stoi, nie? Co to jest? Sprężynowy? Tak, to jest oświetlenie kabiny. Mówi pan, że jeszcze raz kierunek? Co to ma do rzeczy? Je, jedzie! No niemożliwe. Naprawił pan, dziękuję. Dziękuję, dziękuję. O, tym pomysł, no włącz to. I 60. Jedziemy, jedziemy. O, możemy już wyłączyć to światło, bo to niepotrzebne. Chociaż wszystko widać. No. A co znów już opóźnienia? 3 minuty, 4 tym razem. Oświetlenie pulpitu to przełącznik koła oświetlenia kabiny. Mądre pytanie pan zadał, mądre.
Pytania podbito. Iść tylko rzeczy było. No tak, pod pulpitem. O. Właśnie, coś mi tak to nie pasowało, mówię. Paru przycisków mi brakowało. No, i od razu lepiej. Jeszcze to aż takie użyteczne, to bym nie powiedział. No ale dobra, niech będzie. Niech będzie. Jak któryś z panów zarzuci jakąś emotikonką, może się wyświetli na ekranie, zobaczymy, czy to funkcja działa, czy nie działa. Bo nie wiem jeszcze, kiedy jej sprawdzić dobrze. Zobaczymy, na ile strona współpracuje ze mną. Czy w ogóle współpracuje. Nie współpracuje. Nie działa. Tak to jest z tym. Czyli z Twitcha przechwytuję, jak on trzeba, z YouTube'a nie chce. Bo na Twitchu robiłem kiedyś i na Twitchu to kiedyś działało. A na YouTube kończę nie chcę. Serio. No dobra, no cóż. Na razie trzeba się obejść bez tego. Gdzie działa? Normalnie była na transmisji na żywo, widać? Taką dużą emotikonkę na środku ekranu, bo ja nie widziałem. Że na czacie tam po lewej stronie to wiem, ale to się powinno dać ogólnie pokazać na środku ekranu, taka duża. No ta mała co na czacie jest po lewej stronie, to ja wiem, to ona działała. To taka ładna na środku powinna się duża pojawić. I sobie spadaj z góry na dół, a nie. Dobra, trzeba zwolnić, bo to ograniczenie. A i tu zawsze się wyłącza pantograf, a nie ma nic. No cóż, muszę jeszcze porozmawiać ze stroną. Może mi powie. A następną transmisję może mi się uda to zrobić za miesiąc. Witam serdecznie panią Agnieszkę. Na transmisji na żywo. Ciekawego, no. Praca, nie praca. Nic się nie dzieje. Nic ciekawego bynajmniej się nie dzieje. Życie. Życie się dzieje i nic poza tym. I czerwone światło na semaforze. S1, sygnał stój. A to szczerze powiem, że nawet o tym nie wiedziałem. No nie grałem dawno w maszynę, no tak, ale żebym się zatrzymał. Na pewno widzę wskazania semafora. No teraz lepiej. Tak może być. A znaczy, no ja mówię, maszynę dawno nie grałem, ostatnio w Simraila grałem, to nagrałem parę odcinków. Wczoraj taki wieczór sobie zrobiłem, 4 godzinki jazdy. A
dzisiaj mówię, taka transmisja może z godzinkę, półtorej, maksymalnie. A? I co? Będzie zielony, czy nie? Bo nie wiem. Jedzie to coś? Nie, no to nic nie jedzie. Komunikaty z forum i nowe otoczenie. A jest jakieś nowe otoczenie w Drawinowie? No nie mam zielonego pojęcia. Ja wiem o tym otoczeniu, co było, nie wiem kiedy to. Pod koniec grudnia, czy nie, nie pod koniec grudnia, to co było na początku grudnia, to o tym wiem, ale o żadnym nowym nie wiem, bo od tamtego czasu było. W pracy byłem, potem wróciłem na święta, no to wiadomo, jak to święta, to się gdzieś jedzie, a to Wigilia, a to Sylwester i tak kurczę jakoś zleciało, potem znowuż byłem w pracy. I teraz wróciłem, to znalazłem trochę czasu na YouTube'a, żeby tu coś ponagrywać ciekawego. Tym bardziej, że w międzyczasie wyszedł SimRail. Aha, jest. Muszę pobrać komunikaty, jakieś tam miałem od tych kierowników pociągów. To było. Gdzie to? Też pobierałem jakoś na początku grudnia. No dobrze, i co z tym semaforem się dzieje? Komunikat był na początku, do jakiegoś innego pociągu, a przy tym nie działa, nie wiem. A dobrze, i co z tym semaforem, ja się pytam. Coś tak czuję, że tu stoję, a nie powinienem. A tu jedzie jakiś Intercity. Gdzie on jedzie? A tu ty jedzie. To widocznie powinienem stać. Chociaż niby już powinienem pojechać dalej. Wtedy wszystkiego, co tu jest. Radio to się zawsze musi opóźnić. No dobrze, przepuszczamy. Pośpieszny w takim razie. Co poradzić? Powinien zrobić transmisję z SimRaila, ale niestety mój sprzęt już jest zbyt stary na takie rzeczy. I na średnich ustawieniach po prostu udało mi się nagrać. O tak powiem. Udało mi się nagrać, może nie wybitna ilość na tej na sekundę, bo 40, a nie 60, ale jeszcze jakoś się udało. I nie na najniższej grafice, tylko na średniej. To nie ma co narzekać. To Drawinowie do wieczora nie ma komunikatów na wszystkich składów. No właśnie wiem. Myślałem się, że zrobili, jak tak pan mówił, że tu ci pobrane miały być, no to myślałem, że są już na wszystkich, a to nie ma, no. Drawinowie od rana są na wszystkich, a to nie, to ja gram wieczorową forum. Jedzie ten Intercity, czy nie jedzie? Ja się pytam, on jedzie, czy stoi, czy nie jedzie? Jedzie, światła, widzę, jedzie. Jedzie. No, dalej, dalej, jedzie. No co on tak wolno tu jedzie? 50, no tak, 50 to jest, zapomniałem o tym. To już wiem, co tak wolno jedzie, no. 50 miał. To jeszcze ekspres, bo z 9 na czele. Nie, no Drawinowie od rana nie mam, ale widziałem, że jest taka aktualizacja na Drawinowo od rana. Z tym się zgadzam. Na Drawinowie od rana jest, bo się patrzyłem na to dzisiaj. Ale na do wieczora nie ma. Tu nic nie widziałem, żeby tu coś stawiali.
Ale od rana widzę. Tym się zgadza. Dobra, bo tu będziesz serdecznie na pewno. Teraz już musimy my pojechać. Nie widzę innej opcji. Tylko niech tym ekspresem trochę przyspieszy, nie? I wyjdzie za tą SBL-kę. Tam jeszcze kibel jedzie, to gdzieś tam z tej ściany lasu powinny być usunięte. No nie są, na razie. Dobra, co tu się łączy dzieje, bo ja już nie wiem. My pojedziemy tu w końcu, czy nie pojedziemy? Nie wiem, cofnijmy jeszcze kawałek. Spróbujmy w taki to sposób. Wystarczyło cofnąć. Nieźle, nieźle. Wystarczyło po prostu cofnąć. A czemu tutaj nie było? Nie wiem, stoję przed semaforem. Nawet z kamery zewnętrznej było widać, że stoję przed semaforem. A tutaj takie coś. Tak, bo to trzeba sobie móc kopiować albo wpisać include, żeby mieć nowe otoczenie na wieczór. Panie, pan mi nie mówi tutaj o takich trudnych rzeczy. Znam się trochę na informatyce, ale to jest już za trudne. Nie na moją głowę. Nie. A to mogę, nie wiem, system postawić, telefon naprawić, nie wiem co tam jeszcze, ale takich rzeczy to... Żeby w plikach grzebać, to czasem tylko tam się potrafi język zmienić, łączył korzystając z plików z symulatora. Nikt nie aktualizuje paczki drawinowa do wieczora, a szkoda. To fajny scenariusz. Nie jest trudne, pliki scenariusz są plikami tekstowymi. No tak, mam tam jakiś Notepad plus, kiedyś sobie pobrałem coś, ale... Nie trzeba żadnej tej jednej wiedzy. Aha, czyli mówi pan, że powinienem sobie z tym poradzić. No, zobaczymy. Kiedyś może spróbuję. Już Simrail żwawi te pociągi hamują, szczerze powiem. No i w ogóle znowu 7 minut opóźnienia. 8. Można powiedzieć, z tą stronę. Dobra. Nie przed nami czerwone światełko. A tamtym dalej tam stoi, no. I dajcie cisnął do przodu, a teraz stoi przedwjazdowy, nie? Co to ma być, to ja nie wiem. Jeszcze towara przed nim puścili, nie? To jest hit. Dobra, widzę, że wsiadanie się zakończyło, więc możemy zwijać manatki stąd. I ruszaj do tego semafora na stój, nie? Kopiować brakujące wpisy w pliku drawinowo do wieczora z pliku scenerii. Wpisy include w pliku, aha, czyli skopiować wpisy w pliku drawinowo do wieczora, nie wkleić do pliku drawinowo od rana, aha, czyli mam skopiować z tego do wieczora, wkleić do tego od rana i jeszcze z powrotem to wkleić, nie to?
Nie muszę wycinać tego pliku drawinowo do wieczora, to wystarczy, że skopiuję, to wystarczy, że potem tylko to wkleję do pliku drawinowo od rana, nie? No. Nie będę musiał jeszcze raz wkleić z powrotem do tego do wieczora, nie? Mądre. Czyli skopiować z pliku do wieczora i wkleić do od rana. Spróbujemy. Próbujemy tak zrobić. Niewiązdowy nastrój.